Stało się. Wypaliłem się. Przez ostatni czas nie wrzucałem żadnych filmów, bo zwyczajnie nie miałem z czego. Ale wtedy stał się cud, bo wystartowało GAPY SMP! Idziemy, bo na mieście la fiesta! Idziemy, bo na mieście la fiesta! Jak każdy tego typu serwer, musiał zacząć się jak najbardziej uroczystym rozpoczęciem, co pomogło w przyszłej karierze. Mam do tego sentyment, widząc, od czego zaczęła się największa i najpiękniejsza historia na moim kanale. Jeden start! Okej. Ej, a można się zabijać? No tak, na tym polega ta gra. Moim początkowym celem było jak najszybsze wystakowanie się, aby nie narażać się na jakiekolwiek ataki na samym starcie serwera. Niestety stała się trochę słaba rzecz, ponieważ nie wszystko poszło po mojej myśli, ale i tak ta historia okazała się całkiem ładna. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że osoba, która właśnie mnie bije, będzie jednym z moich najbardziej oddanych sojuszników. Fak, nie! Dobra, stary, górnik, słuchaj, musimy się dogadać, dawaj, dogadamy się, słuchaj. Mogę cię. No Edekę! Jak jest sobą górnik, to ci współczuję. Edekę, wyjdź proszę, wyjdź, ja proszę cię, błagam. Ja nigdzie nie idę. Stary, proszę. Bo nie, ja się zabiję kogoś i nie mam serca. Nie, proszę mnie gonić, naprawdę, ja będę dobry. Ojaj. No nie, no zabił mnie. Najważniejsze są serca, kuźwa, pierwsze twoje żelazo, które sobie są zaraz. Dobra, weź stepka, pewnie zombiaka zabijeś. Idę sekami pokopać. Mimo wszystko straciłem swoje pierwsze serce. Jezu, na starcie serwera. Ten Minecraft nie działa, chłopak. Czyli najważniejszą rzecz, jaka na tym serwerze istnieje. Ale ta historia, uwierzcie mi, że ma naprawdę szczęśliwe zakończenie. Co to dużo mówić? Trochę się podstokowałem. Poszłem do mojego sojusznika. A mówiłem wam o szczęśliwym zakończeniu? Osoba, która jeszcze przed chwilą mnie zabiła, teraz jest moim sojusznikiem. To całkiem ciekawa sytuacja. Ale po co tak dużo mówić o starcie? Chyba lepiej mówić o tym, co działo się dalej. Gdy już wszyscy byliśmy diamentowi, wyruszyliśmy na chyba jedną z najważniejszych wypraw. Czyli poszukiwania Strongholda, aby pokonać smoka. Naszym początkowym celem było zdobycie jajka smoka, jednak plany pokrzyżował nam Edek, co zobaczycie w dalszej części filmu. Kurwa, mam spowolnienie jebane. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. No is the saddest experience you'll ever know. Yes, it's the saddest experience you'll ever know. Because one is the loneliest number that you'll ever do. One is the loneliest number that you'll ever know. Jest
na serwie, a... Ale nie, ja tu napisałem chyba przed nim. Ale Matik jest ZDK, kurwa, oni do nas podejdą. Kurwa, i nas... Dobra, chodź na chwilę na max 3, panowie. 3 plus Q i E... Kurwa, jak spróbujesz przyjść, nam F3 plus D zrobię, nie bój się. I bum. Kurwa, o, działa. Jesteśmy w S. Łatwo? S, Julia, kurwa. To już jest koniec, pierdolę to. Pierdolę, idę na emeryturę. Cóż, no i co, reakcja każdego z nas była chyba dość szczera. No to co? Ubijamy smoka, prawda? Ale musimy złukostrzelamy? To? Kurwa, jebane edermany wkurwiają mnie. Idziemy, bo na mieście na fiesta! Gdzie nie ma, nie siedzę jak widz. Mówią, że tonę to na wodę pić. Zgadują ciągle, to dla nich jest quiz. Idziemy, bo na mieście na fiesta. Yikes. That's a good one. Yes! Bo na mieście na fiesta. Woohoo! Mamy to! Mamy to, kurwa! O głupi endermany, ja ci uwolniłem enta tymi kurwa. Dobra, mam chodzimy. level 9. Chodzimy? No nie! A tak. Aha, dobra, bo tutaj pa w inne miejsce, dobra, zapomniałem. Co tam jest, jajko? Po tej jakże ekscytującej walce wyszedłem z serwera. Dzień, w którym wszystko wróciło do normy. Nie tobie. Miałem nawet ponad 10 serc, a jeszcze niedawno miałem 10. Oczywiście, jak je dostałem, możecie zauważyć na filmie jednego z moich sprzymierzeńców. Po prostu wyzerował mnie i za jego pomocą stworzył beacon odrodzenia i w ten sposób miałem znowu 10 serc. To było naprawdę ciekawe. W tym samym momencie widzicie, jak właśnie idę do endu. Ale to są raczej nieważne rzeczy, bo zaraz przejdziemy do tego, jak nasze ugrupowanie zabiło cały serwer. Z mojej perspektywy. Cały trap polegał na tym, że za pomocą takiego pseudo-eventu mieliśmy zwabić wszystkich w jedno miejsce. Ja sam miałem udawać, że wcale mnie tam nie ma. A po zebraniu całego serwera w dokładnie jednym miejscu miał zostać wysadzony kryształ, który zabiłby ich wszystkich. Nitra, co ty robisz? No i przegraliśmy już raczej. A czy mi schema? Ej, jestem na mecie. Ja też. Ja już wygrałem. Kto był pierwszy? No ja. Dawid. Nie. Kupię. Matik chyba. Fiesta. Bo dlatego ten wziąłem i zniszczyłem. Nic na przeszkodzie nie ma, niech się nie ma. Ładnie, tak wiecie. Mówią, że tonę to na wodę pić. Zgadują ciągle, to dla nich jest quiz. Dobra, to ja będę coś dawaj wchodź. Dawaj wchodź. Dawaj. No możemy odliczyć. Do 3, 4, 5. O ja pierdzielę! Jakie to jest duże! Ile ty żeś to robił? 3.
Ja pierdzielę. A to dobrze w ogóle. To jest też w ocenie. Nie. Jo. Stary. Co, podoba ci się? Kurna, zarąbiste jest. Patrz. Tak, w studiu masz takie też beczki. Ej, dobra, naprawdę widzę, że się postarałeś. Idziemy, bo na mieście la fiesta. Idziemy, bo na mieście la fiesta.